Jedyna to nie lubi, ale skoki. To po prostu. A jej Aśka to mówi, że ona... No i grasz to, no. No te skoki. Po prostu. Jak to się dzieje, że ty taka jest? Jak? A co, ty mnie widziałaś? Widziałam. Patrzę na ciebie i nie poznałam. Nawet nie mogłam się rozpoznać. O Boże! Zuzanna Aleksiejów na pewno atrakcja. Karolinka, Karolina, oby syty czupek, a też wszystkie interesy. Znam na pamięć. Tam ze zdrowej bezbłędnie. Pierwsze złamanie. I już poszło. 8 punktów starych, znana Aleksiejówki, to jest atrakcja. I zapraszamy Natalii Szpilka na koniu Europa. Przygotowuje się Zuzanna Juchniewicz na koniu Lawenda. Idziemy. Koszak, dobrze. Miejsce drugie wywalczyła w Grondu Rundgrusce. Zuzanna Mroczkowska na koniu Europa. Brawo. Na miejscu mamy dwie osoby, a puchar jest jeden, proszę Państwa. Co jest? Będziemy losować. Będzie obiad, ale nie chcę sobie. Dobrze. Jest. Będziemy losować i zaraz zobaczymy, czy to Ania Mikołajewicz, czy to Zuzia Juchniewicz. Już wylosowała? Nie. Zuzia Juchniewicz. Najmłodsza chyba nasza tutaj uczestniczka. I Ania Mikołajewicz. Czy ten puchar jest już wylosowany? Nie. Jest tylko jeden puchar. Puchar przechodni tak zwany. Której tutaj, prawda, wręczono puchar bezpodstawnie, ale niech będzie. Pewnie, że dla młodszej. Ania Mikołaj, Andrzej stoi koło Zuzi. No i trzeba będzie teraz puchar wylosować. Sędzia Kalo. Gratulujemy oczywiście wszystkim, którzy uczestniczyli w tym konkursie, a przypomnę, były to również Julia Nowak na koniu Lawenda, Zuzanna Aleksiejów na koniu Atrakcja, Natalia Szpilka na koniu Europa, to ta, która tutaj po prostu chciała prosto do naszej budki wjechać. I to właśnie te osoby przed nami się tutaj zaprezentowały. Poprosimy o ukłon i rundę honorową, a rundę poprowadzi zwyciężczyni konkursu Justyna Grzaniewicz na koniu Tryptyk. Thank you.
I dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, byli to zwycięzcy konkursu w skokach. Pierwszy turnus 2013. Zwycięzcy konkursu przed nami. Przypomnę, Justyna Grzaniewicz, Zuzanna Mreczkowska, Ania Mikołuś i Zuzia Juchniewicz. Gratulujemy raz jeszcze i proszę Państwa, nie była to ostatnia runda honorowa na tym obozie. Poprosimy teraz wszystkich uczestników obozu o to, żeby zeszli na płytę konkursową. Już za chwilę wychowawcy, pan Czarek Karbowski, halo. Pani Magdalena Dąbrowska, zwana też Becią. Jest Becia? Jest. I pani Karolina Szynaka, zwana Zilkę. Ale jest na pewno Ola Szydzik. Też pojechała, jakoś nas opuszczają przed obiadem. Marysia Minda chyba też już pojechała, ale na pewno jest Karolina Strusińska. Cześć, jestem. Karolina, to jest zwycięzczyni naszego konkursu w ujeżdżeniu. Była też uczestniczką kursu warsztatu Konie uczą ludzi oraz kursu Maja Jamroc. Nie ma Zuzanna Aleksiejuk. Zuza zdobyła odznakę srebrną na tym turnusie. Gratulujemy. I Zuza również była uczestniczką warsztatów Konie uczą ludzi. Są to warsztaty rozwoju osobistego, gdzie odwrócone są role. To nie my uczymy konie, a my ludzie uczymy się od koni. To rundę prowadzi wieloletni kierownik naszych obozów, pan Czarek Karbowski. Po wodzie! No, wspaniaki, zobacz. No. Uwaga, runda jest na dobrą nogę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I tym miłym akcentem kończymy oficjalną część naszego obozu. Zapraszamy wszystkich na przyszły rok, zapraszamy na turnusy zimowe, zapraszamy do polubienia nas na Facebooku. Lubcie nas, przyjeżdżajcie do nas, jesteśmy dla was. Jeżeli macie do nas jakieś uwagi, jak możemy lepiej tutaj dla was funkcjonować, bardzo prosimy. Bardzo wszystkim dziękuję za przyjazd i do zobaczenia. A teraz chwilę dla reporterów. Teraz reporterów.